Cześć, witajcie na kanale. Ostatnio miałem kilka pytań na temat noża, jakiego używam. Mam go już kilka miesięcy, także jakieś doświadczenia z nim związane już są. Także dzisiejszy odcinek będzie o nożu. Nożem, którego używam od paru miesięcy, jest to maleństwo wytworzone w Polsce na zamówienie od Gorlach Custom Knives. Kilka danych odnośnie tego noża. Będę posiłkował się listem, który Michał Gorlach, który ten nóż wykonał, przygotowuję do każdego noża. Fajna rzecz, trochę informacji na temat stali dla takiego ignoranta, jeśli chodzi o sprzęt, o stal i jeśli chodzi w ogóle o noże, jak ja, to jest całkiem przydatne. I mamy też informacje na temat danych technicznych tego noża. Jest on wykonany ze stali węglowej NCV1, grubość to 3,6 mm, długość oszcza 120 mm, drewno na rękojeści to amazukę, jeśli dobrze wymawiam. Do tego mamy skórzaną pochwę ze skóry o grubości 3,5 mm. No i dodatkowa informacja jeszcze zawarta do tego noża, to że kąt oszczenia wynosi 25 stopni. Dlaczego zdecydowałem się na ten nóż? Po pierwsze, mi się podoba. Tak jak powiedziałem, jestem ignorantem, jeśli chodzi o noże i te wartości techniczne, rodzaj stali, drewno i tak dalej. Średnio mnie to, tak mówiąc szczerze, interesuje. Dlatego chociażby musiałem posiłkować się załączoną do noża notatką. Ale podoba mi się to połączenie błyszczącego oszcza, a do tego mamy taką bodajże chyba po hartowaniu powstające takie przebarwienie, dzięki czemu ten nóż wygląda dla mnie lepiej i chyba bardziej rasowo. Oczywiście jest to nóż full tank. Jest to nóż full tank. Rodzaj drewna też wybierałem pod kątem tego, co mi się podoba. Fajne jest to, że zamawiając ten nóż, ma się do wyboru bodajże 7 albo może nawet 8 rodzajów drewna. Mi ten akurat najbardziej pasował. Nóż fajnie leży w ręce. Ja mam całkiem chyba spore dłonie, także mi pasuje rękojeść idealnie. Nie ma żadnych udziwnień. Prosty kształt rękojeści wydaje mi się najbardziej uniwersalny i chyba bez znaczenia jest tutaj wielkość ręki, bo kształt tej rękojeści powinien każdemu leżeć. U góry mamy taką, nie są to zęby do cięcia, ale taka ponacinana powierzchnia, gdzie przy pracach nożem możemy oprzeć palec, tak żeby mieć pewniejszy chwyt. Od dołu też mamy takiego, dołu też jest taki wystający element noża, o który możemy też zaprzeć palec, tak żeby nam się w czasie jakiejś pracy palec nie ześlizgnął nam się na oszcze. Do tego dostajemy fajną skórzaną pochwę. Kolory pochwy są dopasowane do koloru rękojeści. Dodatkowo poprosiłem Michała o wykonanie takiego uchwytu tutaj na krzesiwo, które mam wtedy cały czas przy sobie, przy nożu. Jeśli zapomnę mojego głównego krzesiwa,
no to zawsze mam czym, jeśli tylko mam nóż z sobą, mam czym rozpalić ogień. Wszystko jest bardzo ładnie, estetycznie wykonane. Cieszy oko. Co do wartości użytkowych, no to naprawdę ten nóż jest nawet do cięższych prac. Batonowanie znosi doskonale. Może mieć okazję zobaczyć to na kilku filmach, że nawet całkiem spore kawałki drewna można tym spokojnie przeciąć, używając techniki batonowania. Do wykonywania też feathersticków fajnie się nadaje, fajnie się to trzyma. Znacznie łatwiej nad tym zachować kontrolę niż na przykład nad moim poprzednim nożem, czyli morką. Także na pewno do tych prac jest wygodniejszy. Może jeśli chcielibyśmy coś rzeźbić w drewnie, co prawda ja nie mam zapędów rzeźbiarskich, ale jakieś takie typu łyżka, jakiś patyk, żeby coś tam sobie, jeśli zapomnieliśmy sztuczce zjeść, no to morka, przez to, że to ostrze jest mniejsze, to chyba łatwiej jest takie prace wykonywać. Ale do większości prac obozowych teraz używam tego noża i tak naprawdę nadaje się do wszystkiego. Jeszcze go nie musiałem oszczyć, używam go trzeci albo czwarty miesiąc. Jeszcze nie musiałem go oszczyć. Jeśli chodzi o utrzymanie w czystości, no to tak jak Michał w tym liście do użytkowników pisze, wystarczy go od czasu do czasu nasmarować jakąś oliwką czy olejem lnianym. Ja zrobiłem to raz. Do tej pory mi nie rdzewiał. Jeśli używalibyśmy tego na przykład, nie wiem, z cytryną czy z jakimś kwaśnym owocem i tu by się mógł jakiś nalot na tej stali węglowej pojawić, no to z tego co pisze Michał, wystarczy to przetrzeć zwykłym mleczkiem takim do czyszczenia kuchenek i ten nalot powinien zniknąć. Ja do tej pory z nim problemów nie miałem. Nóż trochę waży, przez to fajnie się go trzyma. I myślę, że to tyle informacji ogólnych. Ja zdecydowałem się na ten nóż, bo jest robiony w Polsce. Mój imiennik go robi. Fajnie wyglądał. I naprawdę wbrew pozorom nie jest to jakaś ekstremalnie droga zabawa, bo za kilka stówek mamy piękne narzędzie, które jest funkcjonalne, fajnie się prezentuje, chociaż gusta, wiadomo, rzecz względna, fajnie się prezentuje, no i wygląda naprawdę, naprawdę solidnie. Także tyle na temat noża, którego używam. Jakbyście chcieli jakieś informacje dodatkowych bądź kontakt. Myślę, że kontakt do Michała wrzucę w opisie tego filmu, tak żebyście ewentualnie, jeśli bylibyście zainteresowani, mogli bezpośrednio z nim się skontaktować. To tyle ode mnie. Mam nadzieję, że podobał się ten film. Ja w recenzjach chyba jakiś super dobry nie jestem, także mam nadzieję, że udało się wytrzymać do końca tego filmu. Jak zwykle proszę o subskrypcję. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego razu.